Nie ma. Henry Cavill zrezygnował z roli Geralta. Czy jestem zdziwiony? Nie. Bo dobrze wiemy, że on był fanem, fanem Geralta, fanem książek i fanem gier. I to nie, nie dziwi mnie za bardzo, że on to zrezygnował. Zwłaszcza jeżeli obejrzał ten syf od Netflixa. Ale nie oszukujmy się, Netflix po prostu nie umie tworzyć seriali i nie umie tworzyć seriali na bazie książek gdyż za dużo chcą zmieniać a tam zmienili absolutnie wszystko więc czy jestem zawiedziony? troszeczkę tak, bo nie ma Geralta nie ma imprezy, taka jest prawda Netflix jedyny plus tego Wiedźmina to był Geralt no i tyle no i Jaskier jeszcze był dobry Relacja między nimi była spoko. Jen to powinna w ogóle pójść i o powinno się wywalić jak najszybciej. Do tego jeszcze zacznijmy od tego, że mi się nie podobało podejście aktorów do właśnie Wiedźmina, bo moim zdaniem dobry aktor powinien całym sobą próbować wejść w rolę i. I wiecie, no, przygotować się do tego 100%. Ale na przykład oglądając sobie wywiady i różne tam śmieszkowe rozmowy naszych głównych bohaterów, no to na przykład dziewczyna, która grała C Ciri, po prostu ona a nie przeczytała książek, kompletnie nic nie wie na ten temat tego świata, jak zachowuje się tak naprawdę nasza główna bohaterka, nic kompletnie zero. I ona jeszcze stwierdza, że w sumie to ona tutaj jest tylko przez chwilę, bo nie chce być uznawana za. Aktora jednej roli, więc dla mnie to już było takie serio, dziewczyno. Jesteś w ogóle. Nikt o tobie nigdy nie słyszał, i ty teraz robisz gwiazdeczkę z siebie niesamowite. W ogóle takie, what the fuck, nie? No ale dobra, Henry. Ja po prostu uważam, że. Byłeś najlepszy i, i świetnie odegrałeś tą rolę. E, czułem, że jesteś Geraltem. Szkoda, że Ciebie nie będzie, ale z drugiej strony, gratulacje, że się wyrwałeś z tego syfu i że udało ci się, bo wiadomo, że. W... Nie oszukujmy się, umowy to umowy, tak? Podpisał umowę i pewnie musiał się tego trzymać. Wiemy też, że zagra nowego Geralta Tora, nie pamiętam jak on się nazywa, ale gościu wygląda spoko. Wydaje mi się, że też może odegrać dobrze tą rolę. Z drugiej strony, on napisał, że jest fanem, więc dziwię się, że wchodzisz do ten syfu, nie, gościu, jakby niepotrzebnie, niepotrzebnie, naprawdę. Więc no taka krótka krótka luźna pogawędka tego, że no troszkę mnie to zszokowało, a z drugiej strony nie za bardzo, że on naprawdę chciał odejść, bo nie oszukujmy się, on na pewno chciał odejść. Oczywiście jego wymówką jest to, że Marvel chce go wziąć do roli Supermana jeszcze raz i on pewnie nie będzie miał czasu, bla bla bla, gówno prawda. Dobrze wiemy, że to się niepewnie nie zbiega nawet z czasem. Po prostu ma okazję wyrwać się i się wyrwał i bardzo dobrze, bo syfu takiego nie powinien w takim syfie nie powinien grać, bo to jest naprawdę dobry aktor świetnie wygląda gościu. Dobrze czuje postać i nie powinien grać w takim syfie, więc mam nadzieję, że zrobi na przykład jakby HBO wzięło jakby HBO wzięło no, Wiedźmina, to by było rewelacja, bo tam mógłby Kevin, y, y, no boże Kevin. Y, po prostu Henry mógłby sobie w dobrze zagrać tą rolę i tyle, no, Dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie. Taka luźna pogawędka zapraszam do rozdawajek, bo rozdaję gry na moim kanale i tyle, no, i dzięki wielkie za słuchanie i trzymajcie się.